Czołem, witam na kanale Pewne Frycyki. Jak widzicie, jest jasno, jadę na Peweksy. Ogarnąłem wystawki, tak w skrócie, co mogę powiedzieć. Około 80 kg złomu, około 3 kg mosiądzu i 2 kg miedzi. Także myślę, że nie jest źle, tam pewnie będzie kilogram aluminium, bo nie wszystkie silniki były z miedzią. Ale ogólnie było dobrze. Także widzicie, no nie jeżdżę tylko jak jest ciemno, jeżdżę też jak jest jasno. Wszystko zależy od tego, jak szybko uda mi się zawsze przygotować miejsce na nową dostawę. Także lecimy na Peweksy. Do zobaczenia za chwilę. To są nasze łowy. Teraz chodźcie ze mną, pokażę wam. Mają przedstawione dla nas z tyłu krzesełko, jakieś krzaczki i szukamy Peweksa. Tu już pewnie Peweks był. Tu my go mamy. A jak, zanim wy się obudzicie, to już mam dwa razy obskoczone temat. Dobra, dobra. To idziemy zobaczyć środka. Chyba jakiś garnuszek. Tu czekaj, muszę jakąś siatkę znaleźć na pół. Jakiś garnuszek. Nie, jakiś wiatraczek. Ja to pokaż tutaj do tego następnego. A, już wiem. Nagrzewnica stalowa, ale zostawili.
Kabel urąbali, ale silniczek jest i ja będzie troszkę miedziuszki. To ty tu sobie kopię, zobacz następne. Nic nie ma. Tu jest chyba jakiś kabelek. Patrzcie, konkurencji tym razem nie ma, chyba że jeszcze nas przegoną. Tam tak długo robi. Co pan tak długo robi? Przeszukane wszystko? Ja się nagrywam. No dobra, znowu już ja przejąłem kamerę. No bo oczywiście narzekania się zaczęły, że ty się nie odzywasz, ty nic nie mówisz. Także napiszcie w komentarzach, czy jesteście zainteresowani moim gadaniem. Czy sobie darować. Pracujesz aktualnie w trybie oszczędzania energii, działanie niektórych funkcji może być ograniczone. Dobra, taką informację dostałem od telefonu, w którym nagrywam. Ha, przy okazji, jak macie cały telefon, to mój operator oczywiście to załatwi, ten spadł i się potłukł, ale działa. Się zastanawiam, co to jest za wehikuł. To mi wygląda na pralkę turystyczną. Ciekawe, czy warto. Dobra, zaraz rozkręcimy, sprawdzimy, zbadamy. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Plastyki, jakby się ktoś pytał. Taki plastyk. Plastyk. O, plastyk.
żywność. Ja to muszę zrobić, bo żona ma cykora. Słuchajcie, o właśnie tam się biją. Właśnie nas odwiedziła konkurencja. Tam jest ładnie jednego widać, a tutaj tylko takie cienie się poruszają. Ty sobie możesz potupać. Już wam mówię, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8. 8 sztuk. 9, 10, 2, 11, 2, o kurde, przyszła stara. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie ruszać się. No dobra, ta jest wielka, to ja się lepiej schowam. Wiecie co? Normalnie klimat nieziemski, nie? Powiem wam. Nie da się tak wam pokazać, kurczę. Konkurencja jednak czujna. Dopadli nas na innym peweksie. O, teraz tu schodzi stara. Nie wiem, czy będzie widać. Jesteśmy zabunkrowani w peweksie. No dobra, wystarczy na dzisiaj. Trochę zmęczony jestem. Ale są dwa odkurzacze. Dwa takie małe ekspresy do kawy. Zobaczymy co tu jest. Słomik, puszka. Kabelki. Suszarka, jakiś tutaj profil aluminiowy. Wiecie co, nie będę wam już tu za bardzo paplał. Tak to wygląda. Przód oczywiście już spiętrowany. A tego nie chce mi się piętrować. Znaczy piętrować, nie chce mi się wiązać, więc myślę, że to będzie leżało. No nie powinno wywieć, dobra. Także moi drodzy, tak to dzisiaj wygląda. W środę byłem, było bogato. Wczoraj na wystawkach było mniej. Aczkolwiek też ciekawie. No i tutaj, że tak powiem, znowu jest na bogato. A ile tego jest? No to nie wiem. Zobaczymy. Uwaga, później prawdę powie, jak to przerobię. Dobra kochani, dla wszystkich dużo złomów wysokich cen. Pozdrawiam.